I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie. I padłszy na kolana, modlił się. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 39 do 41 wersetu. Błogosławieństwo dobrych obyczajów, błogosławieństwo dobrych zwyczajów. Tak można by streścić ten fragment. Pan Jezus posiadał w swoim życiu dobre nawyki, które pielęgnował. W dzień odpocznienia, zgodnie ze swoim zwyczajem, chodził do synagogi, aby tam wspólnie z innymi Żydami czytać Słowo Boże, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Ewangelia według Łukasza, rozdział 4, werset 16. I wrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei i rozeszła się o Nim wieść po wszystkiej okolicznej krainie. Ewangelia Łukasza 4, 16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według zwyczaju swego w dzień odpocznienia do bużnicy i wstał, żeby czytać. Gdy przychodziły do niego tłumy, miał zwyczaj, aby je nauczać. O tym mówi nam m.in. Ewangelia według Marka, 10 rozdział, werset 1. Ewangelia Marka 10:1. I oddaliwszy się stamtąd, przyszedł do granic judzkich przez Zajordanię i zszedł się znowu do niego lud i jak zwykle uczył ich znowu. Każdego poranka rezerwował sobie czas na to, aby w ciszy kierować swoje ucho ku Bogu, który otwierał je i dawał mu swoje wskazania. I to przecież tam mówi Słowo Boże w Izajasza 50 rozdział, wersety Izajasza 50 rozdział. Wersety 4 i 5. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiałem, ani się nie cofnąłem. Pan Jezus często przebywał na Górze Oliwnej, by tam się modlić. I to mamy udokumentowane w Słowie Bożym w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, werset 39. Łukasza 22, 39. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a szli za nim i uczniowie jego. Oraz Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 1 werset. A Jezus poszedł na Górę Oliwną. Także Ewangelia według Łukasza, 21 rozdział. Łukasza 21, 37, 38. A nauczał we dnie w świątyni, ale w nocy wychodząc przebywał na górze, którą zowią Oliwną i wszystek lud rano się schodził do niego, aby go słuchać w świątyni. W tym miejscu wzywał też do tego samego swoich uczniów, będąc dla nich we wszystkim przykładem do naśladowania. Jakże często tutaj właśnie szukał oblicza Bożego. Także i Dawid miał ten zwyczaj,
aby wczesnym rankiem pielęgnować społeczność z Bogiem i trwać w modlitwie przed Nim. I to mamy przecież wyraźnie powiedziane w psalmie 5, werset 4. Psalm 5, werset 4 mówi nam, że Panie, rano usłysz głos mój, rano Ci przedłożę modlitwę moją i będę wyglądał pomocy. A także psalm 62, werset 2. Tylko na Boga spolega dusza moja, od Niegoć jest zbawienie moje. Jak ważne jest, aby co rano mieć cichą społeczność z Bogiem. Jak ważnym jest ten poranny czas cichej społeczności z Bogiem, o którym Słowo Boże mówi: z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. Psalm 110, werset 3. Niemniej jest to bardzo przydatne, jak dalece czas na to pozwala, by mieć także w ciągu dnia krótsze lub dłuższe chwile osobistej modlitwy, aby utrzymywać z Bogiem świeżość w żywej społeczności. Psalmista pisze: siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje, o północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Psalm 119, werset 164 i 162 i 62. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie i padłszy na kolana, modlił się. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 39 i 41 werset. Ten werset, jak już wspomniałem, mówi o błogosławieństwie dobrych obyczajów. Zachowywanie dobrych obyczajów, zachowywanie dobrych zwyczajów, jak na przykład wczesne wstawanie, wymaga samodyscypliny, zdecydowania i wytrwałości. Pan Jezus wszystko to praktykował. Po pracowitym dniu, wypełnionym aż do późnej nocy, zaspokajaniem potrzeb przychodzących ludzi, uzdrawianiem chorych oraz niesieniem ulgi słabym i wyczerpanym. To można znaleźć opisane w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 17 werset. Mateusza 8:17. Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na się i choroby nasze nosił. Pan Jezus Chrystus mimo to następnego ranka wstawał już o wschodzie, aby w odosobnionym miejscu rozpoczynać swój dzień modlitwą. I to można przeczytać o tym m.in. w Ewangelii Marka, 1 rozdział, Ewangelia Marka 1, 33 do 35 wersetu. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których rozliczne choroby trapiły, i wygnał wielu diabłów i nie dopuścił mówić diabłom, bo go znali. Pod koniec swej służby cały czas pozostawał porannym ptakiem, który już wczesnym rankiem nauczał ludzi w świątyni, i to możesz sprawdzić w Łukasza 21:38. Łukasza 21:38.
I wszystek lud rano się schodził do niego, aby go słuchać w świątyni. Jak to możliwe, że tak wielu chrześcijan w życiu zawodowym wyróżnia się nienaganną dyscypliną, podczas gdy w życiu duchowym wykazuje nagminne zaniedbania? Jakie duchowe przyzwyczajenia ty posiadasz? Czy poszukujesz już wczesnym rankiem tej cudownej gwiazdy jasnej porannej, jak to czytamy w Objawieniu 22:16? Objawienie według świętego Jana, Objawienie Jana 22:16. Ja, Jezus, posłałem anioła swego, aby wam świadczył o tym w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.